W tym odcinku kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani przenosimy się do Szczecina. W latach 90. było o tym mieście dość głośno, ale niekoniecznie w pozytywnym sensie. Niechlubną sławę Pomorzu Zachodniemu przyniosła wtedy grupa Marka M., pseudonim Oczko, współpracującego z grupą pruszkowską. Po rozbiciu gangu szczecińskiego w lutym 1998 roku do władzy próbowali dojść młodsi Rambo, Picek czy Goryl. Części z nich udało się stanąć na czele zachodniopomorskiego półświatka, a inni zginęli. Szczecin, trzecie pod względem powierzchni miasto w Polsce, centrum gospodarcze regionu, 398 tysięcy mieszkańców, kilkanaście kilometrów od granicy niemieckiej. Lata 90. to czas, kiedy, podobnie jak w innych dużych miastach, działała tam groźna, liczna i dobrze zorganizowana grupa przestępcza. Przewodzić mieli jej Marek M., dawniej K., pseudonim Oczko, i Marek D., pseudonim Duduś. Ściśle współpracowali oni z grupą pruszkowską. Szczecińscy gangsterzy wymuszali haracze, czerpali korzyści z cudzego nierządu, przemycali nielegalny alkohol i papierosy. Handlowali środkami odurzającymi czy dokonywali zabójstw. W 1997 roku przeciwko grupie zaczął zeznawać Rafał H., pseudonim Czarny, jej dawny członek, odpowiedzialny za przestępstwa narkotykowe, który, przebywając za kratkami, nie otrzymał pomocy od swoich mocodawców. Nie mógł jeszcze wtedy liczyć na status małego czy dużego świadka koronnego, bo te pojawiły się w polskim prawie dopiero we wrześniu 1998 roku. Kilka miesięcy przed tymi zmianami w przepisach, w lutym 1998 roku, Czarny w dużej mierze doprowadził jednak do rozbicia gangu szczecińskiego. To wtedy za kratki trafili m.in. Oczko, Duduś i wiele innych osób. Do roszad w tamtejszym półświatku doszło niemal natychmiast. Początkowo wszystko wskazywało na to, że władzę przejmie Dariusz Eś, pseudonim Rambo. Zginął jednak zastrzelony razem ze swoją dziewczyną przez nieustalonego sprawcę w pubie VIP 6 listopada 1998 roku. Poważnie ranni zostali wtedy kierowca Rambo i barman pracujący w lokalu. Wówczas do rywalizacji o wpływy w Szczecinie stanęli Wiesław J., pseudonim Picek, wychowany na Wyspie Puckiej, i wcześniej niezbyt znany Zbigniew F., pseudonim Goryl, współpracujący dawniej z Dariuszem Eś, pseudonim Rambo. Co ciekawe, Picek przebywał już wtedy za kratkami, od 1997 roku. Skazano go na 8 lat pozbawienia wolności za planowanie zabójstwa, choć niektóre źródła podają, że chodziło o usiłowanie zabójstwa poprzez postrzelenie młodego mężczyzny w brzuch. Gdy Wiesław J. sam bezpośrednio działał jeszcze w mieście, razem ze swoimi kompanami miał też zdemolować lokal i pobić obsługę kasyna w hotelu Neptun. Podobno w odwecie za to otrzymał tam zakaz wstępu. Śledztwo umorzono jednak z powodu niemożności wykrycia sprawców. Podczas odbywania wyroku Picek trafił do zakładów karnych w Nowogardzie i w Czarnym. Początkowo kierował stamtąd swoją szczecińską grupą przez telefon stacjonarny podczas rozmów przysługujących osadzonym. Potem telefon komórkowy miała mu dostarczyć żona za pośrednictwem funkcjonariusza służby więziennej. Ponoć to ten sam funkcjonariusz, który przekazywał też telefon wspomnianemu już Rafałowi H., pseudonim Czarny. Wiesław J. chował telefon w gipsie na złamanej nodze. Podczas kontaktów ze swoimi ludźmi używał specjalnego szyfru. Dla przykładu 14 to amfetamina, 16 to marihuana, a wózek – brutalne pobicie z połamaniem kości. W 1998 roku na polecenie Picka gangsterzy przejęli agencję towarzyską Ekstaza w Mierzynie. Piotr K., Piotr Dz. i kilka innych osób pobiło kijami ochroniarza, a następnego dnia kazało się wynosić właścicielowi, Jackowi D. Mężczyzna posłuchał, a agresorzy wkrótce zatrudnili w agencji więcej kobiet. Musiały one oddawać aż 60% zysków. Tymczasem grupa Zbigniewa F., pseudonim Goryl, nazywana Małpami, też nie próżnowała. W ramach pokazu siły podłożyła ładunek wybuchowy pod samochód ojca Jacka P., pseudonim Ślepak, przebywającego już w więzieniu. Niegdyś wysoko postawionego członka grupy Marka M., pseudonim Oczko. Pod koniec lat 90. oba gangi, Picka i Goryla, wymuszały haracze,
czerpały korzyści cudzego nierządu, kradły samochody czy wprowadzały do obrotu spore ilości środków odurzających. Pierwszą partię amfetaminy i marihuany po około 50 gramów przywiózł do Szczecina Piotr Dzy z grupy Picka. Towar szybko udało się upłynnić, więc zamawiano kolejne partie. Trafiały do miasta przesyłkami autokarowymi PKS, a potem sprzedawano je do Świnoujścia. 8 września 1999 roku, kiedy wszyscy kibicowali piłkarskiej reprezentacji w meczu Polska-Anglia, tuż przy stacji benzynowej CPN przy ulicy Kopernika w Szczecinie zastrzelono dwóch mężczyzn powiązanych ze środowiskami złodziei samochodów, Marka C. i Roberta S. Ten pierwszy miał działać na skalę międzynarodową, a drugi współpracować z Nikodemem S., pseudonim Nikoś z Trójmiasta. Wkrótce do sprawy zatrzymano Arkadiusza K., pseudonim Willy, i Jarosława H., pseudonim Haju, lokalnego pasera. W kolejnych latach miało się okazać, jak bardzo może się mylić wymiar sprawiedliwości. Sytuacja w Szczecinie z miesiąca na miesiąc stawała się coraz bardziej napięta. 30 grudnia 1999 roku doszło do zabójstwa Andrzeja M., pseudonim Maczeta, szefa grupy konkurencyjnej dla małp. Wcześniej ludzie Goryla złapali na osiedlu Zawadzkiego dilera narkotykowego, który powiedział, że pracuje właśnie dla Maczety. Przy innej okazji Daniel K. z grupy Goryla umówił w hotelu Faraon spotkanie z niezależnym handlarzem heroiny. Mężczyzna został dotkliwie pobity. Wszelkie tego typu próby działania na własną rękę nie podobały się Zbigniewowi F., bo nikt nie mógł robić interesów na jego terenie bez pozwolenia, a jeśli takowe otrzymał, powinien dzielić się zyskiem. Ustalono nawet konkretne kwoty. Każda prostytutka płaciła po 50 zł dziennie, restauratorzy po 600 zł miesięcznie, hotele i agencje towarzyskie po 1500 zł miesięcznie. Wiele z tych przybytków po prostu dogadywało się z grupą Goryla. Woleli mieć gangsterów po swojej stronie. Tym bardziej, że jeśli nie małpy, zaraz przyszliby ludzie Picka. A ten zza więziennych murów czuł się silny, choć mówiło się, że w najlepszym razie zbierze wokół siebie 80 osób, raczej niezbyt majętnych recydywistów, podczas gdy za Gorylem stanąć mogło nawet 300 żołnierzy, którym już na pierwszy rzut oka wiodło się całkiem nieźle. Gangsterzy z grupy Wiesława J. niewiele sobie z tego robili. Podobno w czasie jednego ze spotkań któryś z nich powiedział, że gang Goryla jest może liczniejszy, ale oni są silniejsi duchem. Małpy mają kije, a oni mają klamki. I demonstracyjnie wyciągnął pistolet. Swoją determinację pokazali 21 grudnia 2000 roku, kiedy to doszło do usiłowania zamachu na Zbigniewa F. pseudonim Goryl. Na ulicy podszedł do niego były komandos, Wojciech C., pseudonim Cichy. Próbował strzelić, ale zaciął mu się pistolet, więc uciekł. Wpadł w ręce policji kilka miesięcy później, podobnie jak pośrednicy. Zleceniodawcy tej próby egzekucji pozostali nieznani, choć nie trudno się domyślić, że byli to zapewne ludzie z otoczenia Picka. W marcu 2001 roku zapadł wyrok w sprawie podwójnego zabójstwa przy stacji CPN z września 1999 roku. Arkadiusz K., a właściwie Arkadiusz Kraska, został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok utrzymał potem w lipcu Sąd Apelacyjny w Poznaniu. W procesie oparto się na zeznaniach dwójki świadków incognito i pobieżnej opinii na temat zapisu z monitoringu na kasecie VHS, która w teorii nic nie wnosiła do sprawy. Broni, z której zastrzelono ofiary, nie odnaleziono. Arkadiusz Kraska konsekwentnie od początku do końca podkreślał, że jest niewinny. Miał nawet alibi. Oglądał wtedy mecz Polska-Anglia, co potwierdził nie tylko on sam. W mieście i okolicach wciąż natomiast przejmowano i poszerzano wpływy. Piotr Dzy z grupy Picka narzucił Krzysztofowi S., dla którego 5 kobiet pracowało przy trasie lotników, by każda z nich oddawała 50 zł dziennie na rzecz gangu Wiesława J. Kilka tygodni później dwie kobiety i sam Krzysztof S. zbuntowali się. Wtedy tego ostatniego uprowadzono, zamknięto w piwnicy agencji towarzyskiej Ekstaza i grożono mu. Gdy odzyskał wolność, bez dalszych dyskusji pracował dla grupy Picka. W czerwcu wolność odzyskał niejaki Ryszard G., pseudonim Gieno. Sam siebie nazywał Boski Wiatr. Bliski kolega i współpracownik Wiesława J.
Miał on reprezentować Picka w Szczecinie i zaprowadzić tam porządek, dopóki sam Picek był za kratkami. Konflikt gangów trwał w najlepsze. Kolejne tygodnie przyniosły ujawnienie ciała dilera kokainy Dariusza K., pseudonim Kwiatek, w garażu przy ulicy Arkońskiej. Został brutalnie pobity i zasztyletowany. W lipcu zaś Andrzej D., pseudonim Tapeta, człowiek goryla, odwiedził żonę Picka. Groził spaleniem jej oraz dzieci. Odpowiedź była bardzo szybka. Najpierw 5 żołnierzy Wiesława J. chciało połamać Tapetę, ale ten zaskoczył ich w bramie kamienicy, w której mieszkał, i przepłoszył, wyciągając broń. Potem przyjechało do niego 10 uzbrojonych gangsterów. Fabian P. miał wystrzelić serię z pistoletu maszynowego, ale chybił. Na więcej sobie nie pozwolił, bo tuż obok bawiły się dzieci. Tapeta uciekł. Na kilka tygodni sytuacja nieco się uspokoiła, choć była to raczej cisza przed burzą. 29 sierpnia 2001 roku około godziny 20 ludzie Picka wybrali się pod klub Hormon przy ulicy Piłsudskiego, gdzie na bramce stali ochroniarze pracujący dla goryla. Ryszard G., pseudonim Gieno, wydał polecenie, by tej nocy padły 2 małpy. Mówiono więc wprost o egzekucji, nie zastraszaniu czy ranieniu kogoś, tyle że ci, którzy mieli strzelać, nie wiedzieli, jak wyglądają ludzie goryla. Na bramce stało tam 3 jego żołnierzy. Tomasz W., pseudonim Hektor, Michał F., pseudonim Młody Goryl, młodszy brat goryla, i Adam K. O 2 w nocy przed lokalem stała grupka osób. Wskazał ich Jacek B., a Fabian P. i Ireneusz Rzet rozpoczęli ostrzał z broni maszynowej. Wcześniej przechowywał ją dla nich Sylwester O. Rannych zostało łącznie 6 osób. 5 mężczyzn i 1 kobieta. Wśród nich znalazło się tylko 2 gangsterów goryla, w tym ochroniarz Adam K. Pozostali to osoby postronne. Wykonawcy otrzymali za ten atak po 5800 zł. Pieniądze wypłacił im Andrzej K., pseudonim Ponton, zaufany człowiek Picka. Dawny bokser i cinkciarz. Był nim nawet po tym, gdy już legalnie powstawały kantory. Jeszcze w tym samym roku Pontona zatrzymano. Gdy znalazł się za kratkami, oskarżono go dodatkowo o pranie pieniędzy dla Sylwestra O., pseudonim Sylwek, w czasach działalności szczecińskiej grupy Marka M., pseudonim Oczko, i skazano na 2 lata pozbawienia wolności. Krótko po wydarzeniach spod klubu Hormon uprowadzono gangstera Janusza K., pseudonim Hiszpan, i przetrzymywano na terenie ogródków działkowych na Wyspie Puckiej. Tam go zabito. Ciało dzień po zbrodni znalazł grzybiarz. Za egzekucją stali ludzie Picka, którzy podejrzewali, że Hiszpan pracował dla goryla. Pomylili się. Działał on w grupie Sławomira D., pseudonim Prezes, z ulicy Parkowej. Nie chcieli jednak, by wyszło to na jaw, więc pozbyli się Hiszpana i zamierzali upozorować, że stoją za tym małpy. Grupa Zbigniewa F., pseudonim Goryl, nie pozostawała dłużna. Uprowadziła, mocno pobiła i wyrzuciła pod szpitalem na Pomorzanach Pawła S. z gangu Picka. Gangster nie chciał współpracować ze śledczymi. Utrzymywał, że przypadkiem spadł prosto pod szpital z motolotni. Szczeciński półświatek na tym etapie dzielił się niemal wyłącznie na przynależność do grupy Picka albo do grupy Goryla. O to, dla kogo się pracuje, na wstępie pytano w lokalnych aresztach śledczych i zakładach karnych. Na wolności wciąż trwała zażarta rywalizacja. 16 października 2001 roku wybuchł ładunek zapalający w lombardzie Majestic przy ulicy Emilii Plater. Jego właścicielem był Adam M., pseudonim Brygadier, oskarżony o udział w dawnym gangu Marka M., pseudonim Oczko. W lokalu zginął jego pracownik, Sylwester M., były policjant, zamieszany potem w sprawy narkotykowe. Na zmianie w lombardzie miała być w tym czasie Luisa Esz, wspólniczka brygadiera, swego czasu pełniąca rolę księgowej grupy Marka M., pseudonim Oczko. Za współpracę z policją spalono jej 2 lokali, pobito nastoletniego syna, a kiedy była w ciąży, oblano ją kwasem. 3 dni później najpierw zatrzymano do sprawy ostrzelania klubu Hormon Jacka B. i Fabiana P. Pierwszy w chwili ujęcia miał przy sobie broń gazową oraz środki odurzające. Tego samego dnia zatrzymano potem 17-letniego Maksymiliana O.,
podejrzewanego o podłożenie ładunku wybuchowego pod Lombard Majestic. W sprawie zarzuty usłyszał też jego ojciec, Jerzy O. Podobno miał on żal do brygadiera, ale ten zupełnie tego nie rozumiał. Twierdził, że Jerzy O to porządny człowiek i być może ktoś, choćby ze środowiska Goryla czy Picka, zmusił go do zamachu, by przejąć wpływy. Sprawcom ataków na klub Hormon i Lombard Majestic groziło od 12 lat nawet do dożywotniego pozbawienia wolności. Nieco ponad 2 tygodnie wystarczyły, by doszło do kolejnej zbrodni. 4 listopada 2001 roku w miejscowości Tarnowo pod Szczecinem przed swoją willą zginął Krzysztof M., przedsiębiorca budowlany, właściciel firmy Magbud. Pozbycie się go z powodów finansowych zlecić miał Wiesław S., a wykonać zlecenie za 35 tysięcy złotych ludzie Picka. Mowa o Krzysztofie N., pseudonim admirał, Krzysztofie L., strzelał i przyznał się do tego, oraz Krzysztofie A., pseudonim Archie. Co ważne, Krzysztof N. jakiś czas wcześniej wycofał się z gangu, ale Ryszard G., pseudonim Gieno, groził jego żonie i dziecku. Być może w ten sposób zmusił go do udziału w zabójstwie przedsiębiorcy. Admirał był potem świadkiem zarówno do tej sprawy, jak i morderstwa Hiszpana. 6 listopada 2001 roku w nocy na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Kołbaskowie zatrzymano wracającego do kraju Mercedesem Zbigniewa F., pseudonim Goryl. Wpadł też jego brat Michał F., pseudonim Młody Goryl, i kilku ochroniarzy z klubów, m.in. Tomasz W., były mistrz Polski w wyciskaniu, bramkarz w klubie Escape. Podobno obezwładnić go musiało 4 antyterrorystów, zakładając mu kilka par kajdanek. Wkrótce zarzuty usłyszał też Picek, wciąż odbywający w zakładzie karnym wyrok z lat 90. Do sprawy gangu działającego po 2000 roku, mimo to zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie, co pozwalało śledczym m.in. na kontrolowanie jego korespondencji. Konflikt w Szczecinie odbijał się negatywnie na interesach przemytników z innych części Polski. Dlatego w listopadzie w klubie Tropicana zorganizowano rozkminkę, spotkanie, które miało pomóc w ustaleniu rozwiązania problemu. Do klubu nie dojechały osoby, które wyznaczono do roli mediatorów, a w tej sytuacji szczecińscy gangsterzy nie zamierzali nikomu ustępować. Doszło do awantury, która zakończyła się wezwaniem na miejsce policji. 26 listopada w lesie pod Szczecinem śmiertelnie pobito kolejnego przestępcę zajmującego się sprawami narkotykowymi, Władysława R., pseudonim Bosman. Mogła to być kara za nielojalność, bo Bosman dawniej pracował dla Goryla, a potem przeszedł pod skrzydła Picka. Wyprowadzono go z klubu King w Policach, wywieziono do lasu i tam wykonano wyrok. Ciało odkryto kolejnego dnia. W grudniu 2001 roku zatrzymano i aresztowano 6 osób związanych z grupą Zbigniewa F., pseudonim Goryl, a w sierpniu 2002 roku kolejnych 3 jego gangsterów, a do tego 2 ludzi Picka. Za udział w uprowadzeniach i znęcaniu się nad ofiarami groziło im nawet dożywocie. Wydawałoby się, że tak dobiegła do końca historia 2 skonfliktowanych ze sobą szczecińskich grup przestępczych. Nic bardziej mylnego. Jeszcze w październiku 2002 roku przechwytywano grypsy, które wskazywały na to, że podejrzani zza krat próbują kierować strukturami przestępczymi na wolności. 2 miesiące później aresztowanych z obu gangów było około 50 osób. W lutym 2003 roku do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia wobec grupy Goryla. Podejrzewano 40 osób, ale ostatecznie razem z nim na ławie oskarżonych zasiadło 26 osób. Ogłoszono im 46 zarzutów, m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, handlu środkami odurzającymi, wymuszania haraczy, uprowadzeń i czerpania korzyści z cudzego nierządu. Maj tego samego roku przyniósł początek procesu grupy Picka. Tu na ławę oskarżonych trafiło 25 osób, w tym 7 uznawanych za niebezpieczne, z 87 zarzutami. Akta sprawy obejmowały 40 tomów. W gmachu sądu stosowano specjalne środki bezpieczeństwa. Pojawili się antyterroryści. Prokuratura przypisywała gangsterom m.in. 2 zabójstwa, Hiszpana i Krzysztofa M., planowanie 4 kolejnych, handel środkami odurzającymi, uprowadzenia i wymuszanie haraczy.
We wrześniu postawiono w stan oskarżenia o zabójstwo Władysława R., pseudonim Bosman, z listopada 2001 roku, Grzegorza M., pseudonim Kogut, oraz Artura O., pseudonim Obi. Jak ustalono, Bosman nie zginął za zmianę gangu, ale dlatego, że na zlecenie jednej z grup zdemolował pewną agencję towarzyską i skonfliktował się z jej właścicielem. Odegrać się na Władysławie R. chciał podobno kolega właściciela, Obi. Miał zaangażować w to jeszcze kilka innych osób. Groziło im dożywocie. 2004 rok przyniósł skazanie Wiesława J., pseudonim Picek, na 15 lat pozbawienia wolności za kierowanie gangiem. Taki sam wyrok miał usłyszeć Andrzej K., pseudonim Ponton, który był bliskim współpracownikiem Picka i brał udział w zlecaniu zabójstw. Czerwiec 2005 roku to wyrok 14 lat pozbawienia wolności dla Zbigniewa F., pseudonim Goryl, za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która dokonywała napadów, rozbojów, uprowadzeń, czerpała korzyści z cudzego nierządu, handlowała bronią oraz środkami odurzającymi, w tym minimum 13 kg marihuany, 8 kg amfetaminy czy tabletkami ekstazji. Wyrok był nieprawomocny. Gdy Goryl przebywał w więzieniu, 25 października 2006 roku w godzinach porannych trzech zamaskowanych sprawców dokonało napadu na jego dom, szeregowiec na osiedlu Żelechowa. Z sejfu skradziono kosztowności warte 300 tysięcy złotych, w tym luksusowe zegarki między innymi z elementami ze złota czy brylantami oraz obrączkę i karty kredytowe. Ofiarą napastników padła narzeczona Zbigniewa F. Skrępowano ją taśmą i wymuszono kod do sejfu. Wcześniej przestępcom udało się dostać do domu bez używania domofonu, bo na posesji robotnicy wykonywali wylewkę. W październiku 2007 roku sąd drugiej instancji utrzymał wyrok 14 lat więzienia dla Goryla. Pozostałe 22 oskarżone osoby usłyszały kary od 2 do 13 lat pozbawienia wolności. W procesie zarzucano im 50 przestępstw, przesłuchano 100 świadków. Jednym z nich, najważniejszych dla prokuratury, był skruszony gangster Daniel K., pseudonim Kulfon. Półtora roku później, w maju 2009 roku, pod szczecińskim solarium wpadł Michał F., pseudonim Młody Goryl, młodszy brat Zbigniewa F. Poszukiwano go od października 2008 roku. Wyszedł wtedy na wolność po odbyciu kary 5,5 roku więzienia za udział w gangu brata, ale skazano go na kolejne 8 lat za wymuszenia rozbójnicze. Tymczasem Wiesław J., pseudonim Picek, po zrealizowaniu całej kary 15 lat pozbawienia wolności z 2004 roku, opuścił mury zakładu karnego w lutym 2019. Udał się na wakacje do Tajlandii, a po powrocie szybko chciał odbudować dawne wpływy. Pomagać miał mu w tym Adrian W. Obaj zostali zatrzymani już 19 lipca i tymczasowo aresztowani. Picek wpadł, kiedy próbował wymuszenia rozbójniczego na pewnym szczecińskim biznesmenie. Wcześniej dopuścił się jeszcze jednego podobnego usiłowania. Usłyszał dodatkowo zarzuty udziału w gangu. Nie przyznał się do winy. W grudniu 2019 roku oskarżono natomiast zaufanego człowieka Picka, Andrzeja K., pseudonim Ponton, o wymuszenia z lat 2000-2001 z użyciem niebezpiecznych narzędzi, a także broni palnej. Tylko jedno z nich miało przynieść gangsterom 100 tysięcy euro. Za najbardziej brutalne przestępstwa członkom grupy Pontona, 8 osobom m.in. Arturowi R., pseudonim Czwartek, skazanemu już na dożywocie za porwanie i zabójstwo, grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Pickowi tymczasem do kwietnia 2020 roku przedstawiono jeszcze zarzut kierowania grupą przestępczą, znów w czasie, kiedy siedział w więzieniu. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności, jako że działał w warunkach recydywy. Wcześniej, w maju 2019, po 20 latach za kratkami, skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo przy stacji CPN z września 1999 roku, wyszedł na wolność Arkadiusz Kraska. Prokuratura wiedziała już, że wówczas w śledztwie popełniono wiele błędów, a Kraska najprawdopodobniej jest niewinny. Wystarczyłoby choćby nie bazować wyłącznie na zeznaniach świadków incognito, ale dokładnie zapoznać się z nagraniem monitoringu, na którym widać, że Kraski
nie było na miejscu zbrodni. W październiku 2019 roku uchylono wobec niego wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Proces miał ruszyć od nowa, co w lutym 2021 roku potwierdził sąd apelacyjny w Poznaniu, podtrzymując tym samym decyzję Sądu Okręgowego w Szczecinie. Jak informował obrońca Arkadiusza Kraski, nie jest on już ani oskarżony, ani skazany, ale wciąż podejrzany. Co ciekawe, klub Hormon, pod którym rozegrały się główne wydarzenia w konflikcie grupy Picka i Goryla, wciąż istnieje. W marcu 2021 roku znalazł się jednak na granicy bankructwa. Uruchomiono zbiórkę, w ramach której można wesprzeć kultowy lokal, wielokrotnie odwiedzany przez znane postaci ekranu i estrady. To wszystko na dziś. Jeśli zainteresowały Was kryminalne opowieści na temat grup Picka i Goryla ze Szczecina, możecie zostawić łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy jak zawsze do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Historii grup Picka i Goryla ze Szczecina można posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify oraz Apple Podcast. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani. Można dzięki temu zyskać wiele ciekawych bonusów, takich jak imienne pozdrowienia, wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy do serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.